Cześć, siema, witajcie. Słuchajcie, dzisiaj bardzo spontaniczna wyprawa na Bolenia. Woda była bardzo duża, teraz opada. Nawet powiem szczerze, że troszkę się spóźniłem, bo już dość dużo opadła, ale ryby jeszcze w miarę intensywnie żerują. Wczoraj była troszeczkę wyższa. Ryby bardzo, bardzo pięknie żerowały. Spójrzcie, mniej więcej tamta okolica obok. Taka mała główka i mniej więcej na wysokości tej główki były bardzo piękne uderzenia, znaczy tutaj po całym warkoczu tak jakby tej główki. Wczoraj miałem okazję być tylko bez wędki na chwilę, żeby poobserwować i widziałem, że było super. Woda się troszeczkę oczyściła. No i co? No i będziemy próbowali dzisiaj jakieś bolenia sprowokować. Oczywiście, jak już powiedziałem, tak bardzo spontanicznie. Nie mam zbyt wiele czasu jak zwykle. Słuchajcie, no zaczniemy od dość dużej przynęty. A jeszcze nic nie powiedziałem o sprzęcie. Sprzęt standardowo Konger, Kobalt. Zobaczcie, pokażemy. 3-metrowy. I co? No nic, słuchajcie, ja zaczynam zaraz walczyć. I mam nadzieję na pięknego bolenia dzisiaj. Jeżeli się nie uda, to trudno, ale miejmy nadzieję, że uda się jakąś rybę sprowokować. Jak widzicie, przynęta też zaczynamy od dużego wopka boleniowego. Także kończę, bo jeszcze dodatkowo mam telefon. Słuchajcie, zaczynamy zabawę. Na razie nic totalnie nie widać, nie słychać. Jeszcze nic się nie dzieje. Ale mimo to zaczniemy szukać rybek. Nie są aktywne, więc troszeczkę wolniej będę prowadził. Miejmy nadzieję, że jakaś ryba się uda dzisiaj sprowokować. Słuchajcie, nie chcę zachowywać się zbyt głośno, bo wbrew pozorom bolenie też czasem potrafią być bardzo ostrożne. Jesteśmy troszkę wcześniej niż na przykład wczoraj zaczynały żerować. Więc mam nadzieję, że idealnie się wszczelimy w ten czas, kiedy zaczną bardzo fajnie żerować. Troszkę mnie to niepokoi, że woda już tak bardzo opadła. Troszkę się przeczyściła, więc na pewno będzie je trudniej oszukać. Wczoraj bardzo ładnie żerowały nawet na takiej spokojnej wodzie, więc też będziemy obrzucać takie miejsce. Z tego co widzę z drugiej strony, zaczyna się już coś tam dziać. Weźmiemy chyba jakąś przynętę dalszego zasięgu. O, tutaj jakiś strzał, ale to raczej szczupak. Zobaczcie, przynęta tej wielkości. Och, kurczę. Słuchajcie, zmieniamy przynętę na troszkę cięższą. Chcemy sprawdzić wodę troszeczkę dalej od nas. Zobaczcie, spróbujemy takim fantomem. O, on już troszkę przeżył. Ale jak dla mnie to bardzo fajna przynęta. I zobaczcie. Dużo niżej, bardzo ładne uderzenie w jakiejś trzeciej główce. Wy tego na pewno nie widzieliście, ale ja dojrzałem, że coś tam się zaczęło dziać. Słuchajcie, zmieniłem miejsce. Oczywiście. Oczywiście survival musi być. Widziałem, że jakaś rybka zażerowała. Gdzie ruszamy dalej. Oczywiście pokrzywy już są
sensownej wielkości. Słuchajcie, na razie totalnie nic się nie dzieje. Nie widać, żeby ryby gdziekolwiek żerowały. Po prostu bardzo ciężko je znaleźć w miejscach takich standardowych. Przerzucam przynęty i po prostu nic. Ale liczę na to, że jeszcze zaczną żerować. Słuchajcie, kolejny dzień boleniowych zmagań. Powiem wam, że ostatnio jak robiłem materiał, to była masakra, a totalnie nie żerowały. Ciężko było skłonić jakąkolwiek rybę do brania. Dzisiaj z tego co widzę jest jeszcze gorzej. Woda piękna, podniesiona, ryby powinny żerować, ale niestety kakao płynie tak brudna. No i nie wiem, zobaczymy, będziemy się dzisiaj zmagać. Mamy parę godzin, także 2-3 godzinki. Miejmy nadzieję, że uda się trafić na żerowanie jakiejś ryby i przede wszystkim uda się ją przechyczyć. Chociaż powiem wam szczerze, że ostatnimi czasy jest coraz trudniej. Powiem szczerze, że coraz mniej ataków boleni samej tej ryby obserwuję na Wiśle. Szczególnie tu w moim rejonie, nie mówię, że w innym. Jest ich mało, ale tu naprawdę praktycznie już po południu, a tu nie ma żadnych ataków. No i ostatnim razem było praktycznie tak samo. Także słuchajcie co, nie będę przedłużał. Po prostu przyczajmy się chwilę na jednej, na drugiej główce. Poczekamy, czy rybki nie zaczną żerować. W międzyczasie będziemy je próbowali gdzieś tam wyciągnąć z warkocza. Oczywiście, jeżeli tam są, no. Miejmy nadzieję, że jakieś sztuki tutaj są. No, ostatnio widziałem w miarę dobre żerowanie. No ale niestety wtedy nie miałem wędki. No i zawsze tak jest. Jakieś rybki tutaj są na pewno. Także no co, no. Słuchajcie, ja próbuję łowić i miejmy nadzieję, że będzie jakieś branko, a przede wszystkim jakaś ryba. Także co, uciekam do łowienia. Słuchajcie, widzę żerowanie jakiegoś drapieżnika. Jest ryba. Mamy rybę. O, słuchajcie, chyba ładny. Piękny boleń. Kurczę, myślałem, że tego maruszek żeruje. Ale jest. Udało się go tylko wyholować. Ładna rybka. O, piękny. Kiepski. Jest bardzo wielki, ale ładny. Pięknie. Już myślałem, że będzie krucho, że nic nie wyciągniemy. A tu rybka strzeliła. Chodź. Jest nasz. Damy go na brzeg. Zobaczcie, piękna rapa. Mnóstwo pijawek ma. Udało się. Wypatrzyłem go, że tutaj żeruje. Zobaczcie. Taki ładny bolek. Mnóstwo pijawek. Piękna rybka. Zobaczcie, na salmiacza trilka rąbnął. Mnóstwo ma pijawek. Piękna rybka. Trochę się ułaziłem. Wczoraj praktycznie nic się nie działo. Nie było rybek. Dzisiaj marne nadzieje. Rybkę udało się złowić. Kurde, jestem mega zadowolony. Ale praktycznie go tutaj wysiedziałem.
obserwowałem wodę, mniej więcej to, co się dzieje. I widziałem, jak kilka razy tutaj zawinął. Miejmy nadzieję, że jeszcze jakieś rybki tutaj stoją i że bardzo nam się nie wychlapał. Więc zaraz go wypuścimy i próbujemy dalej. Tutaj fajnie woda mu przepływa przez skrzela. Myślę, że rybka się dość szybko natleni. Dzisiaj jest dosyć gorąco. O, już się zbier. Fajnie. Rybchnego poszedł. Zobaczcie, jaki piękny. Odpływa. Jest! Dzień wcześniej próbowałem, była zupełnie inna pogoda. Myślałem, że się praktycznie nie uda. Dzisiaj praktycznie jeszcze gorzej, woda gorsza. No ale na szczęście udało się jakiegoś bolka wyhaczyć. Super, bo od dawna wam obiecywałem, że jakieś bole nie będą. I tak ogólnie szło jak po grudzie. Zawsze albo coś z wodą, albo kurcze, by nie żerowały. Także dość ciężko szło. No a dzisiaj warunki były niezbyt dobre. Woda, jak widzicie, brązowa. Mimo wszystko udało się bolka takiego w granicach 60 cm strzelić. Także bardzo się cieszę. I co, słuchajcie, no próbuję jeszcze dalej. Mam jeszcze trochę czasu, więc miejmy nadzieję, że jeszcze jakiś się trafi. Może większy. Słuchajcie, próbuję jeszcze chwilę pokatować tą główkę. Ale widzę minimalne ślady żerowania na następnej. To znaczy widzę, że jakieś rybki tam podskoczyły. Tutaj totalnie cisza, oprócz tej jednej ryby. Nic się nie dzieje. Chwilę czekałem bez rzucania, żeby po prostu się trochę uspokoiło. Bo po tej rybie było dość spore zamieszanie. Poza tym wiecie, gdybym nie robił filmu, zachowywałbym się o wiele ciszej. No ale oczywiście to nic, zawsze możemy przejść na następną główkę i próbować szczęścia. Nie wiem, czy widzicie tamtą następną główeczkę i warszkocz, który się tam tworzy. Przed chwilą najprawdopodobniej boleń pogonił dwa razy rybki. Oczywiście tak bardzo nieśmiale. Żadne ostre żerowanie. Tylko takie delikatne ataki i spróbujemy tam podejść w miarę cicho. Także co, przedzieramy się przez chaszcze. Jak będziemy bliżej, to będę troszeczkę oczywiście ciszej, żeby nie płoszyć rybek. Słuchajcie, uwielbiam dreptać po Wiśle. Oczywiście najchętniej w takich dzikich miejscach. Jest mnóstwo chaszczy. I oczywiście wędkarze jeszcze nie dotarli, albo docierają tam bardzo rzadko. W takich miejscach jeszcze mi można liczyć naprawdę przyzwoite rybki. A widzicie ewidentnie w tamtej okolicy, przy samym napływie, jaki jest ruch drobnicy. Skoro drobnica się tam kręci, jest bardzo duża szansa, gdzieś w okolicy może się czaić boleń. I to nie jeden. Postaramy się ją obłowić od drugiej strony. Wiecie, jak nad Wisłą, praktycznie zawsze jest hardkor. Jeszcze te pokrzywy i trawa nie urosły do takich rozmiarów, jak są normalnie, więc jest troszkę łatwiej. Ale i tak już nieźle to daje w kość. Słuchajcie, przydałoby mi się już tutaj zejść. Bo jak widzicie, zostawiamy straszny cień. Niestety kormoran, zobaczcie, praktycznie. O kurczę, był strzał. Było piękne branie, znaczy piękne. Czułem, jak walnął, ale nie trafił zupełnie. Ale to bardzo dobrze świadczy o tym miejscu, że jest szansa.
Kurde. Prawdopodobnie było następne branie, chociaż nie jestem pewny. O! Widzieliście poniżej. Poniżej ewidentnie coś zażerowało. Teraz się przyjrzymy, czy zacznie się przesuwać. Bolenie często żerują takim schematem, że zaczynają gdzieś dużo niżej i podpływają coraz wyżej, płynąc za stadami uklei. Słuchajcie, zmieniamy jeszcze raz miejscówę. Na tej główce praktycznie nic. Bez efektu. To znaczy, przepraszam. Jakieś szarpnięcie było, jakieś stuknięcie, uderzenie. Ale naprawdę trudno mi powiedzieć, co to. Wydaje mi się, że to ryba. O, powiem wam, że był atak. Także nie mam zbyt wiele czasu, więc staram się w miarę cicho podejść, o ile to będzie możliwe. Pełno suchych patyków, pełno śmieci. To ciężko się cicho poruszać. Ale spróbujemy. Żebym tylko nie wszedł na jakiś patyk albo butelkę. Niestety, jak widzicie, nie chcę się skusić. Bolek. Następny, chociaż mam tu takie bankowe miejsce, mnóstwo drobnicy za tym, za tą główką. Liczę na to, że to powinno go skusić. Widziałem kilka ucieczek drobnicy. Liczę na to, że gdzieś tu siedzi. Nie wiem, czy będzie widać. Mnóstwo bardzo drobnych rybek zbierających z powierzchni. No i nic, tylko czekać, aż boleń tutaj uderzy, tylko po prostu nie wiem, czy się doczekamy. Słuchajcie, ja już praktycznie skończyłem łowienie. Muszę niestety uciekać. No jak widzieliście, dwa krótkie wypady po 2-3 godzinki, jedna ryba, jakieś jedno branie puste. Praktycznie bardzo mało ataków. Ryby przez te w sumie 2 dni, które byłem tam po kilka godzin, nie żerowały praktycznie w ogóle. Dzisiaj takie delikatne oznaki, gdzieniegdzie ten boleń zażerował. Na szczęście jednego się udało trafić. Takiego dość ładnego, oczywiście nie jest to jakiś mega wielki boleń. Jakieś tam 57 cm. Moja, kurczę, zardzewała miarka mniej więcej tak pokazywała. No i słuchajcie, no fajnie, szkoda, że tych rybek nie ma więcej. Kiedyś naprawdę Wisła obfitowała w bardzo dużą ilość boleni. Powiem wam teraz, że chyba przez, nie wiem, mniejszą ilość tej drobnicy, która jest mniejszą ilość uklei, to co obserwuję. Tych ryb, szczególnie tu w mojej okolicy, jest coraz mniej, coraz trudniej zaobserwować ataki. No i przede wszystkim coraz trudniej złowić tą rybę, no i trzeba naprawdę się czasem nagimnastykować. No jeżeli oczywiście zaobserwujecie jakieś ślady żerowania i uda się wam w miarę cicho podejść i podrzucić tej rybie kilka razy, jeżeli da radę zauważyć przynętę, to myślę, że można ją złowić. No tak jak mówię, no ja od dawna wam obiecywałem te bolenie i ciężko mi się jakoś wybrać, wolę gdzieś tam na pstrągi wyskoczyć. No ale się udało, no mieszkam jakieś 4-5 km od Wisły, więc nie mam daleko, ale jakoś ciężko mi się cały czas wybrać. Gdyż wiem, jak ciężko te ryby tutaj łowić, no po prostu jeżeli są sprzyjające warunki, no to fajnie, da się je łowić, ale jeżeli jest lipa, tak jak dzisiaj, też żur, ale praktycznie z tego, co widziałem, troszeczkę ta woda przez ten czas, co byłem, się minimalnie poprawiła,
i widać też, że ryby pod wieczór zaczęły delikatnie gdzieś tam ta drobnica uciekać, może nie były to jakieś ataki bolenie, jak jesteśmy do tego przyzwyczajeni, ale po prostu tylko jakieś delikatne ucieczki drobnicy. No i udało się jedną rybkę wyhaczyć, jestem zadowolony, bo przynajmniej nie będzie wypadu bez ryby, jakiegoś tam bolka mi się udało wyciągnąć. Także słuchajcie, co, jeśli chodzi o sprzęt, no to jak już wam pokazywałem, Conger World Champion Cobalt 3-metrowy, 9,28 grama. Powiem wam, że to taki mój, nie wiem, już sprawdzony boleniowy kij, lubię go. Bardzo fajnie działa przy takich przynętach jak na przykład ten Trilli 7, który jest bardzo dobrze dociążony. Wyrzuca go jak z katapulty. No, część ludzi łowi na plecionki, ja powiem wam, że łowię na żyłkę 0,20, trochę cienko, znaczy można nazrywać oczywiście woblerów, ale myślę, że z dużą rybą można sobie poradzić. A jeżeli ktoś woli łowić plecionką, myślę, że ten kij przy swojej giętkości równie dobrze się sprawdzi. Do tego Pen Slammer, oczywiście nie jest to taki typowy kołowrotek boleniowy, może nie zwija on tak bardzo szybko żyłki, ale za to ciężko go zajechać, długowieczny. Jak wiecie, ja zbyt często tych ryb nie łowię. Ten zestaw w większości po prostu leży w domu, a od czasu do czasu go używam. Także co, jeśli chodzi o dziś, to uciekam. Muszę niestety już spadać do domu, jeszcze bym z chęcią tutaj został, może udałoby się jakąś rybkę wyciągnąć, no ale niestety muszę uciekać. Także co, zerkajcie oczywiście na fejsa, jeżeli się podobało, zostawcie łapkę. No i pamiętajcie, że co piątek mamy dla was nowy film i staramy się z chłopakami, żeby co piątek ukazywało się coś nowego. Także jeżeli chodzi o dziś, to trzymajcie się, hej!